pupy, ogonki, kuperki. Pupy, ogonki, kuperki. Robię fum. Pupy, ogonki, kuferki. Nie kuferki. Kuperki. Kuferki czy kuperki? Kuperki. No dobra, to się przywitajmy. Cześć. 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 Tu kulturki, kulturki, pupy. Czyli? Pupy. Czyli pupy? Tak. Jedna pupa, jeden ogonek i jeden kuf. Jest kuferek. Kuperek. 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 No dobra, no już zaintrygowałeś się, bo dzieci to lubią chyba mówić o pupach. Nie. Kulturki. Kulturki. Teraz ja opowiem. To o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Pupy, ogonki i kuperki. Kuperki. Kogo? Mikołaja? Kopernika. Kupernika. Kupernika. Pupernika. Klobonika. Pumpernikla. Nie, Mikołaja Gola Solskiego, tak? Aha. Autorstwa. I chciałabym powiedzieć... To mają opecy, to za książka. To jest książka niesłychana. O pupach. O pupach! Ale ja mam taki ukochany rozdział, który bardzo chciałabym opowiedzieć. Ja nie szumę. Ja bym chciała opowiedzieć o tym rozdziale. Bardzo to jest. Ale powiedz najpierw, o czym jest w ogóle ta książka? O pupach, ogonkach i kuferkach. Ale kogo pupa? Zwierzętach. O zwierzętach. No tak. Dobra, to mnie bardzo chciałabym interesuje. Powiedzieć taki jeden rozdział, bo on mnie tak bardzo zwykle zaintrygował. To opowiadaj. Pawiany. O pawianach. A pawiany mają super pupy. Aha. Dlaczego pawiany mają czerwone zadki? Dlaczego pawiany mają czerwone zadki? Właśnie się dowiedziałam. Podobno dlatego, że jak ktoś wymyślił człowieka, człowieka to zwykle pawiany się z niego wyśmiewały z człowieka. No i więc taki Bóg, który wymyślił ludzi, podpalił im zadki. A więc zadki zrobił. Trochę się poparzył. I teraz od tylu lat już zadki mają takie. A można uznać, że jak człowiek pokaże sobie zadek, to jest nie oznaka miłości, albo wręcz to jest kulturalne. Bardzo niekulturalne. A kiedy na przykład pawian pokaże pawianicy swój zadek, to oznacza miłość. No bo nawet trochę przypomina ten zadek serce. No trochę tak jest, co? Ale jak taki walczą... zadkowaty. A kiedy na przykład... Dwa pawiany walczą o jedną dziewczynę i jak jeden czuje, chyba przegram, to pokazuje mu zadek. Wtedy on rozumie, tak, jesteś silniejszy, wygrałeś. Śmieszne są te pawiany, co? Oglądaliśmy ostatnio w zoo. No, tak. Pawiany czasami mogą się nawet tak ocierać zadkami. I mają strasznie tuchnące kupy. Nie wąchałaś, nie możesz nie tego powiedzieć. Nie wąchałaś kup. Aha. Pawianu. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że pawiany to dziwny zwierzęt. Urocze. Ale chciałabym też powiedzieć o drugim zwierzęcie. Ja jestem właśnie ciekawa bardzo. O jakie jeszcze zwierzęcia? Sarna na przykład była, muwil, był skorupiak chyba, mi się wydaje, była mysz, był pies, był kot, był skorupiak, no i był paw. Paw? Pawian, paw, był wąż. Wąż? I jeszcze tam. Sarna? Świetlik. O, świetlik jeszcze. O tak. Ja bym chciała powiedzieć coś o sarnie. O sarnie, ja dlaczego sarna pokazuje talerze? Talerze, czyli jak się ktoś domyśla, pośladki. Dlaczego ta sarnia pokazuje talerze? Nie wiem, no właśnie. Może ktoś na obiad zaprosić z tymi talerzami. Nie. Nie? Że tak pokazuje, że chłopacy się tak na nią patrzą, a jak chłopacy walczą o tą dziewczynę, która pokazała talerze, czyli... No wiecie co?
to wtedy oczywiście zimierz, to jesteś Maja. Biją się zatkami. Biją się zatkami znowu? Zobacz, że tak, że jakby tak, że tak jak sarny się, że jelenie się biją to rogami, rogami, to potem dołączają zatki do nich. A, bardzo ciekawe. No to opowiedzcie jeszcze trochę o tych innych... Świetliki. No. Dlaczego tyłeczki im świecą? No okej, świecą, można tego określić. A, węże, węże. Gdzie? No na końcu. To jest ogonek. I tam, tam, jak węż ma tam, to ma taką tyci dziurkę. Jakie ciekawe. Tyci dziurkę? Gdzie wypływają wszystkie wnętrzności. Nie wypływają wnętrzności? Nie, wypływają... Nieczystości. To takie coś się spływa na kibę. Kupasiku. To małą dziurkę. I wymiociny. A jak ta dziurka się nazywa? Dziurka on. Dziurka chyba. Dziurka? Nie, ona nie ma nazwy. Ona... Dziurka bez nazwy. Dziurka u tego, u węża bez nazwy. Ciekawe, musimy przeczytać. No i jak człowiek u nas w środku. Takie małe zwierzątka, bez nóg, bez głowy, bez niczego. Tasiemce. Tasiemce właśnie. A to ja czasami mówię, że ty masz tasiemca, jak tak dużo jesz. Prawda? Mhm. Wiecie dlaczego? Bo tasiemiec jest taki pasożyt. To jest taki pasożyt, co żyje wewnątrz. No i on zrobi kupę. I on zjada to jedzenie, co my zjadamy. I później, tak jakby my nie czujemy, że się najedliśmy i on wszystko zjada. I my nie czujemy, że on w nas robi kupkę. Też. I toksyny wydziela. I on jest taki niebezpieczny. Fuuu, no wiecie co? I on składa jajka i wtedy te jajka z naszą kupą wychodzą i wtedy inni się mogą zarazić. O, to znaczy, że wtedy w kibę może się zarazić. Urosnąć taki długi, 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 długi i po prostu w nas żyć. Taki tasiemiec. I jak masz takiego tasiemca, to się nie możesz najeść. Bo on cały czas ci zjada twoje jedzenie. I dlatego się śmieję, że jak dużo jecie, to że chyba macie tasiemca. Nie no, mamy tasiemca. Tasiemiec jest taki okropny. Taki brzydki. Pokażę wam kiedyś tasiemca, jak wygląda. Lepiej nie. Tak, i są uzbrojone tasiemce, nieuzbrojone tasiemce. My chcemy uzbrojonego. Co, i te tasiemce mają pupę też? Oczywiście, że nie. Przemycają. Kuperek! One tak kupę? Przemycają to. Że one robią kupę naszą pupą. No tak, no tak. A powiedzcie mi, one to a to jakie zwierzęta mają kuperki? Kaczki. Kaczki. O, jeszcze była właśnie mówi się kaczka. Kuper, prawda? Aha. Jaki kaczka ma Milusi kuferek? Nie kuferek, tylko kuperek. Kuperek. Bo kuperek ma najbardziej Milusi kuferek. Kuperek z wszystkim. Jak okay. Twoje spodnie? No dobra, to powiedzcie, która jest wasza ulubiona pupa, kuperek? Dla mnie najbardziej Milusi, dla mnie najbardziej interesujący to pawiana, bo pawiany i ich zatki. Jest taki, ja bym chciała taką gazetę mieć. Pawiany i ich zatki. Pawiany mają super interesujące zatki. I strasznie duże. No i czerwone, takie niestandardowe. No bo wiesz, że opowiadali, że pawie mają bardzo takie ten rozległe ogony, ale jak ktoś jakby podejdzie od tyłu, no to widać, że wszystkie pióra kończą się na małej dziurce. Pawian? Paw. A paw, a. Że tak się zbiegają do tak, tej dziurki. Tak, tak. To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale nie ma pawiana. Maja nie ma żadnego pawiana. Nie ma żadnego pawiana. No dobra. A może znacie jakieś takie zwierzę, które ma ciekawy kuper, a którego nie było w tej książce? Które jeszcze zwierzę ma taką ciekawą pupę? A było coś o na przykład wielorybie? Kaszalocie? No to był chyba. Wielką kupę. Był kaszalot. Był kaszalot. Był? Wielka pupa. No musi być ogromny, co? Tą dziurę musi mieć ogromną. Nie, ona ma małą dziurę. Nie Maja by tam weszła w taką dziurę. Taka wielka nie jest. Czekajcie, pomyślę.
To by był głupi pomysł. Raczej Ola będzie chętna. Ja nigdy nie... A łabajka zostaw mnie, proszę. No i pandy? Nie było, nie tak? Było panda. Nie pandy było. Są zbyt słodkie, pandy są zbyt słodkie. No i mają taki wielki kufer. I mają taką wielką dziurę jak... Ale to jest słodziutki kuferek. Kuperek, nie. Kuperek, moi drodzy. Dobrze, on ale to jest bardzo słodziutka, malutka pupcia. Nie uważasz tak, mamo? Nie, bo żadna pupa nie jest urocza. I tylko pandy. Nie, żadna. Jest bardzo urocza. No to czego się jeszcze ciekawego dowiedziałeś z tej książki? Że żadna pupa nie jest urocza. Że panda pupa jest urocza. Tam nie było pandy. Czego? Okej. Okay. Czego się ciekawego dowiedziałeś jeszcze z tej książki? Dla ciekawskich. Dla ciekawskich, no. Tam było zawsze po tym, taki, po rozdziale takie dla ciekawskich. No to Maja, ty jesteś ciekawska, to... To Maja, ty jesteś ciekawska, to czego się dowiedziałaś? I to jest mam. Powiedzieć wam coś? Mi też powiedzieć, że delfiny w bardzo podobny sposób jak kaszaloty wydalają swoje odwłoki. Odwłoki? Odwłoki. Jak odwłoki? Co to są odwłoki? No kupa, siku. A to nie są odwłoki. Odwłoki mają to jest na przykład zgniła ręka. Nie. Odwłok to jest u owada. A. Ta część właśnie tylna u owada nazywa się odwłok. Aha. Taki zadek. To, no, owada. Na przykład osa ma taką... O właśnie, było osa. No jeszcze. O, to jest właśnie odwłok. Właśnie. No i on tak tutaj może dla ludzi... Zakończone kolcem. Tak, tak. No. Czyli takim... No, że żądło. Tak, że jak ukłuje, to dla człowieka nie jest takie duże zagrożenie. Boli! A jak ukłuje jakieś moje zwierzątko, myszkę, to wtedy bardzo... Naprawdę? No ale jak ktoś ma uczulenie na przykład, to też może być niedobrze, prawda? Mhm. No. Śmiertelne. Więc odwłok to jest u owadów, odwłok. Pająków też. Jak wydzielają tak, swoje wydzieliny. Tak, jak na przykład... O co zrobi kupę? To jest odbyt. Tak, jak tak trochę zrobi kupę, to wtedy... Kloaka. I będzie trochę na żądle i kogoś ukłuje ta osa, to będzie źle. Człowiek będzie miał kawałek kupy na skórze. Nie polecam. Już kupę miał na telefonie, na skórze, więc ja nie wiem. Ja pamiętam odcinek o tym, że kupę na telefonie mamy. Prawda czy fałsz? Czy... To już pamiętam. Ten telefon jest w kupie. Nie, Mania, czy twój telefon Mania. Jest w kupie? Prawda! Jeszcze chcieliśmy, że jak rozmawialiśmy o anatomii, to też tam było o odwłokach. A tam Kali, nie Maja, tam było na twoim kupie, telefonie, kupie. Maja, na twoim telefonie jest kupa. Może. Prawda! Kawałki kału. O jakiej części ciała jeszcze byście sobie taką książkę przeczytały? O jakiej części ciała? O jelitach. O sercu. O mózgu. O sercu. O mózgu. O mózgach byłoby ciekawe, co? O nosach. O nosach byłoby ciekawe, no. Albo uszach też. O nosaczu. No i by były różne nosy, na przykład nos tam... Nosacza. Trąba słonia, mrówkojada. Nosacza. Dzioby, bo to nosacza. Też przecież... Pępek. O pępkach? No. No to, ale to pępki to tylko mają... To nie wszystkie zwierzaki mają pępki, nie? Nie, bardzo dużo. Ludzie, małpy. Ryby na przykład chyba nie mają pępków, co? Nie, no. Siedzą z jajek. Ale te... Wodne. I panda. Że jakby zwierzęta, które rodzą z brzucha, to mają pępki. Los. Ssak, los. Tak? Mówisz o ssakach. Aha. No, to dobrze. Dziewczyny, komu polecacie tę książkę? To tak. Komu polecacie tę książkę? Od 5 do... Od 7 do... 100 lat. 20 lat. Bo mama już nie może.
To do 39. Myślę, że to jest taka książka, w której jest dużo takich ciekawostek też przyrodniczych. Do 39. Nawet rodzić się może dużo rzeczy. Do 39. Nie, do 48. Nie, do 39. Okej. Okay. Ci, co chcą do 39, ci, co chcą do 48. Może bardziej komu poleca się tę książkę? Nie w jakim wieku, ale komu? Wszystkim. Dorosłym i dzieciom. No szczególnie dzieciom, które się interesują zwierzętami, bo można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i bo powiem wam, ten tytuł to jest taki przyciągający, co? Bo dużo dzieci chciałoby się dowiedzieć czegoś o pupach. Czyli polecamy dzieciom też, które się, nie wiem, jakichś przyrodniczych ciekawostek o zwierzętach chcą dowiedzieć? Tak, na przykład ja. Na przykład Maja. Dobra, teraz mamo, będziesz mogła się pożegnać i będziesz mogła nam pokazać, jak wygląda ten brzuchu. Ale co na brzuchu? A ten tasiemiec, no dobrze, no to, to my zakończymy ten odcinek i pójdziemy sobie oglądać tasiemca. Na pewno będzie przyjemny widok dla ciebie. Nie! Pokażę im takiego prawdziwego tasiemca, a nie tego z brzucha prosto. Nie, dzięki. Dzięki, dzięki! Pani Grochu. Jakoś żuję się po trochu. No dobrze. Zakończmy ten odcinek. Może jakąś pupą? I kuferkiem! I pocałujcie pupę w Bobra, mi się skojarzyło. Nie, Mieszko, mój koleżko, Mieszko. Nie. Dobra, teraz... dobra. Pocałujcie w dupę Bobra. Ej! I na koniec mam życzenie. Pocałujcie nas w siedzenie. Ej, ja myślę, że to jest dobra książka dla tych, dla traperów z Nadwisy, bo jest dużo o pupach i oni zawsze robią sobie takie żarty. No, dokładnie. I na polecamy koniec, wam bardzo książkę. Na koniec. Na koniec mam życzenie. Pocałujcie nas w siedzenie. I przeczytajcie książkę o siedzeniach. Czyli o pupach, ogonkach i kuperkach. Do usłyszenia następnym razem.